Jest nie niedziela. Bo wtorek, ale jest zielona poświata, a temat temat dzisiejszego odcinka no jak najbardziej pasuje do naszej rozrywkowej serii, w której to wyszukujemy sobie w odmętach internetu przeróżne teorie, po to, żeby poddać je analizie logicznej. Podkreślając jednocześnie, że teorie przedstawiamy dokładnie tak, jak przedstawiono one są w źródle, więc to, że jakąś teorię przedstawiamy, to wcale nie znaczy, że ktokolwiek z nas w nią wierzy, a jedynie ją przedstawiamy tak, jak powiedziałem. Dla rozrywki, a poddawanie analizie logicznej ma to do siebie, że należy pamiętać, iż tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Ale działa to też w drugą stronę: tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, no to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, no to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Co bardzo istotne, to to że bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która wyłączyła dla mnie adblocka, dzięki czemu daje szansę reklamom się odpalić, a co za tym idzie mnie zarobić parę złotych na mojej pracy. Jeśli ktoś uzna, że taka reklama jest na tyle ciekawa, że po wyświetleniu jej nie przewinie, to wtedy YouTube dzieli się ze mną przychodami z tych reklam. Tradycyjnie bardzo ładnie proszę także o łapki w górę, komentarze, udostępnienia i oglądanie materiału, najlepiej w playliście. No i oczywiście najlepiej od początku do końca i rozsyłanie go znajomym, gdyż dzięki temu on się niesie dalej. A to jest coś, na czym mi no, niewątpliwie zależy. Każdy twórca ma to do siebie, że. Chcę być. Chce być no, usłyszanym, a to bez zasięgów jest niemożliwe. YouTube nas mocno dyskryminuje i nam te zasięgi przycina. Drodzy Państwo, dziś będzie powrót do y, teorii o. No właśnie, o cyklicznym resecie cywilizacji, Amon z portalu Strefa 44 napisał artykuł pod tytułem Kataklizmy i odwrócone bieguny, artefakty historyczne świadczące o katastrofach z przeszłości, który to artykuł stanowi takie zebranie dowodów, przesłanek historycznych na to, że cykliczny. Reset cywilizacji jest faktem historycznym i są na ten temat mm, dowody historyczne w historycznej, mm, no, no po prostu w źródłach historycznych, co niewątpliwie wydaje mi się bardzo ciekawe. I tu zrobię wstęp, który będzie trochę trwał, ale mam nadzieję, że on będzie bardzo, bardzo ciekawy. A mm, to jest przecież seria rozrywkowa: chodzi o to, żeby się dobrze tego słuchało. I ten wstęp no, musi, jest konieczny, żeby usystematyzować, o co tutaj chodzi. Głównie dlatego, że jeśli chodzi o resety, jest bardzo, bardzo duży szum informacyjny. I do tego stopnia, że duża część ludzi myli. Cykliczny reset cywilizacji z resetem finansów Klausa Schwaba. One mają ze sobą tyle wspólnego, co świnka hodowlana ze świnką morską, czyli słowo świnka w nazwie. Bo jak wiadomo, świnka morska to ani świnka, ani morska. Tak samo reset finansów Klausa Schwaba to jest w ogóle nie teoria, tylko to jest. Fakt, postulat pana Klausa Schwaba, który został zgłoszony w jego książce The Great Reset, czyli Wielki Reset. I tak naprawdę, no nie wiem dlaczego to jest traktowane. Znaczy, wiem dlaczego to jest traktowane jako spiskowa teoria. No, dlatego, że po tym jak pan Klaus Schwab wziął i to ogłosił, i wziął i zaczął do tego dążyć, i nawet napisał o tym książkę. Jak ludzie przeczytali tą jego książkę, jak ludzie zrozumieli o co temu facetowi chodzi, to zaczęli się buntować. Więc on tym swoim bardzo specyficznym angielskiem zaczął gadać: Conspiracy theorist! Conspiracy theorist! No, jednocześnie, no, sami jest największy. Większym tym teoretykiem, bo to on napisał książkę na ten temat i tą to, to postuluje, ale to są kwestie generalnie związane z finansami, z ekonomią, z zabraniem ludziom oszczędności, a także z zabraniem ludziom całkowicie wolności poprzez wprowadzenie poddanej totalnej kontroli w walucie cyfrowej, która to waluta będzie śledzona w zasadzie 24 na 7 przez odpowiednie systemy teleinformacyjne a co za tym idzie, każdy jej użytkownik będzie śledzony. I każdemu tę pieniądze będzie można zabrać na pstryk. Na przykład jak przestanie być posłuszny i na przykład pójdzie na jakąś manifestację, albo wyjdzie z domu, bo mu nie pozwolono, a będzie kolejna zaraza, na przykład wirusa XYZ, albo jak będzie inwazja kosmitów. To też... Moim skromnym zdaniem w przeciągu, no, sądzę, że do 2030 roku kosmici przestaną być teorią i zacznie się o tym mówić w głównym nurcie, jako o fakcie naukowym. A znowu ci wszyscy, którzy będą próbowali zaprzeczać, że odwiedzili nas kosmici, będą nazywani teoretykami spisku. Ale to jest zupełnie inna kwestia. I to jest ten wielki reset finansów. Natomiast cykliczny reset jest to teoria, bardzo mocno spopularyzowana w Polsce przez pana Artura Lalaka, którego serdecznie pozdrawiam i próbowałem się z panem Arturem nawet skontaktować, żeby zaprosić go tutaj na kanał. Jeśli pan Artur to ogląda i miałby ochotę u mnie wystąpić, to zapraszam bardzo serdecznie publicznie panie Arturze. Z wyrazami szacunku. Nie mam do pana kontaktu. I nie umiem tego kontaktu znaleźć. Gdyby pan chciał i gdyby pan mógł zrobić mi taką, tak, takie, taką przysługę, że to pan by się do mnie odezwał na ten mail biznesowy, co jest pod każdym moim mailem, tylko w temacie, jakby pan napisał Artur Lalak, żeby mój menadżer wiedział, że, że, że to pan, bo tam dochodzi cała masa różnych maili i czasem coś tam się po prostu przeoczy, to byłoby mi niezmiernie miło. Zapraszam. W każdym razie to jest teoria co najmniej spopularyzowana w Polsce przez pana Artura Lalaka. Teoria bardzo mocno osadzona nie tylko w takich źródłach jak na przykład Biblia, ale także święte zwoje większości dużych religii, ale także w kwestiach archeologicznych i niestety z dużą dozą prawdopodobieństwa w naszej rzeczywistości. Teoria o cyklicznym resecie cywilizacji mówi z grubsza, że raz na jakiś czas cyklicznie dochodzi do czegoś, i tu są różne wersje tej teorii czego, co robi dwie rzeczy. Jednocześnie pozbawia życia bardzo dużą część ludzi i zwierząt na ziemi, czyli mniej więcej coś takiego, co opisano w Biblii jako wielki potop. I tam wiadomo yy, Arka Noego i te sprawy, nie? Oraz cofa naszą cywilizację w rozwoju, co w sumie jedno wynika z drugiego. Jeśli na przykład nagle budynki zostaną zniszczone, fabryki zostaną zniszczone i. Populacja Ziemi zostanie zredukowana na przykład do 5%, to oczywistym jest, że nasza cywilizacja ulegnie regresowi. Czyli te 5%, które przeżyje, nie da rady odbudować cywilizacji. Bo nawet jak ktoś wiedział, jak działa komputer, to wcale nie znaczy, że będzie umiał go zbudować. A nawet jakby umiał go zbudować, to wcale nie znaczy, że będzie umiał zbudować fabrykę. A tego wszystkiego nie będzie, więc ten reset cywilizacji wynikający z zniszczenia. Fizycznych elementów na Ziemi, a także zniszczenia dużej części ludzkości, no jakby jeden z drugiego wynika. I są różne teorie, co to ma być. Grunt, że według tej teorii dzieje się to cyklicznie. Stąd cykliczny reset cywilizacji. Miało się dziać już wielokrotnie na naszej planecie. I stąd też, na przykład, takie. Obiekty zwane megalitami, czyli bardzo wielkie, bardzo monumentalne i bardzo stare budowle, które wydają się być wykraczające poza ówczesne zdolności technologiczno-budowlane ludzkości, na przykład piramidy, które za czasów z naszego punktu widzenia starożytnych Egipcjan już były stare i już były starożytne gdy działy się takie kwestie jak na przykład kwestie związane z Kleopatrą to już wtedy dla tamtejszych rzymian te piramidy były bardzo 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 stare i tak naprawdę należy się bardzo mocno zastanawiać, kto te piramidy zbudował i dlaczego. Tak samo jest cała masa różnych tego typu obiektów również na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, na terenie dziś Ameryki Południowej, również na terenie Słowiańszczyzny, na terenie Azji bardzo, bardzo dużo tego typu obiektów, takich wielkich, monumentalnych, zbudowanych w tak prosty sposób, że wiadomo, że one przetrwają każdy kataklizm zupełnie tak jakby one miały na celu przekazać przyszłym pokoleniom jakąś wiadomość na zasadzie takiej być może my zginiemy, być może my zapomnimy, ale to po nas powstanie, zostanie i może przyszłym pokoleniom przekażemy jakąś wiadomość. I ta wiadomość zdaje się wskazywać na gwiazdy, bo każdy z tych obiektów w jaki sposób wskazuje na gwiazd na przykład układ piramid egipskich bardzo mocno nawiązuje do układ, konkretnego układu gwiazd podobnie Stonehenge i wiele innych tego typu obiektów nawiązuje do gwiazd zupełnie tak jakby była sugestia że te zagrożenie może przyjść z gwiazd i rzeczywiście to jest to jedna z podstawowych takich subteorii o cyklicznym resecie, że zagrożenie przyjdzie z kosmosu i tu znowu są różne. Począwszy od przebiegudowania, które ma sprawić, że zaniknie ochronne pole magnetyczne Ziemi, które sprawi, że takie zupełnie normalne zjawiska kosmiczne stadą się dla nas bardzo zabójcze i promieniowanie kosmiczne będzie dla nas bardzo, bardzo groźne. Poprzez takie, że np. cyklicznie źle Ziemia wchodzi w pas asteroid, który sprawia, że nagle w ziemię zaczynają walić takie. Wielkie odłamki skalne, które sprawiają, że no, na Ziemi robi się bardzo, bardzo mocno nieciekawie. O tym było już e, troszeczkę filmików, więc po prostu odeślę do opisu. Jak ktoś ma ochotę, sobie więcej na ten temat posłuchać, zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dzisiejsze, e, to należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wiele wskazuje na to, że ludzkości, tej części ocalałej udawało się przetrwać te cykliczne resety dzięki podziemnym budowlom zwanym tutaj na terenie słowiańszczyzny warami. Tak, drodzy państwo, słowo wara może wam się na przykład kojarzyć z kalwaria. Nie tak źle wam się może kojarzyć, bo na przykład w górze Kalwarii pod Warszawą ma się rzekomo znajdować taka wara. Czym są te wary? Rzekomo podziemnymi miastami, w których właśnie nasi pra 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 pra-dziadkowie i pra pra pra-pra pra przeżyli to coś, co powodowało cykliczny reset. I co tutaj jest ciekawe, to to, że. Teraz nagle mamy wzmożoną budowę przeróżnych podziemnych instalacji. Zarówno takich dla elit, i tu na przykład kłania się słynne e, tak zwane lotnisko Illuminati w Denver. E, pod pozorą budowy którego według teorii zbudowano no, całe wielokondygnacyjne podziemne miasto. Jak i nowsze kwestie, jak na przykład um, tunel. Um, tunel Gotarda, który też miał być takim jakby zalegendowaniem zbudowania podziemnego miasta dla elit, ale też wiadomo, że Parlament Europejski buduje sobie podziemne instalacje i wiele, wiele innych, wiele innych kwestii, wiele innych miejsc, wiele innych organizacji rządowych czy paras rządowych sobie to buduje. I nagle to bardzo mocno Przyspieszyło. Co więcej, od dłuższego czasu również bogaci ludzie budują sobie całe podziemne miasta. Na to jest bardzo duży boom. I ten boom, dziś powie ktoś, to Krzyśku, że to jest oczywiste wojna na Ukrainie. No tak, tylko że przed wojną na Ukrainie po cholerę schodzić na przykład podziemie na terenie Niemiec. dużo, Nawet jak się boisz, że, że siedząc w Niemczech ten konflikt ciebie dopadnie to lepiej na przykład wyjechać do Hiszpanii niż zejść pod ziemię. Albo wyjechać do Ameryki Południowej, albo wyjechać do Afryki. Tam raczej na pewno ten konflikt się nie, nie rozleje, więc, więc po cholerę siedzieć w małej dziupli, nie? A tutaj tymczasem również w Ameryce, właśnie w Ameryce Południowej, no bardzo dużo się tam tych całych podziemnych kompleksów miejskich buduje. Tego jest naprawdę bardzo... Sporo. To jest, to jest takie no, ciekawe. No i do tego jeszcze trzeba podkreślić, że to się zaczęło na wiele, wiele lat przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie. I co jest bardzo ciekawe, według tej teorii, która podkreśla, bo ta jest bardzo stara, ona została nagłośniona z 10 lat temu. Najbardziej prawdopodobny czas tego cyklicznego resetu to jest, uwaga, rok 2024. I według tej teorii im bliżej tego 2024 ma być, tym więcej ma być przeróżnych mm, rzeczy, które będą bardzo głośne międzynarodowo po to, żeby ludzie zaprzątali sobie tym głowy, a nie zwracali uwagi na takie różne rzeczy, które się dzieją, które mogłyby sugerować, że ten reset nadchodzi. Dlaczego tak? No, dlatego, że właśnie tuż przed końcem, tuż przed takim zejściem do podziemia, elity musiałyby w sposób oczywisty doschodzić no, ze sceny, takiej politycznej, bo schodzić do podziemi. Do tych podziemi trzeba by było dużą część ludzi, którzy będą ich tam obsługiwać. E, czyli tam e, transportować, czyli na przykład kucharzy, służących, pokojówki, ale także personel wojskowy, i tak który by chronił, no i oczywiście zapasy bardzo silne i bardzo liczne zapasy no i to by zwróciło na pewno uwagę ludzi. Chyba, że ludzie będą y, czymś innym zainteresowani i coś innego będzie przyciągało uwagę ludzi, a także będą jakieś takie y, uniwersalne wymówki, y, takie jak na przykład konflikt na Ukrainie, prawda? No, co z tego, że na przykład y, ginie tak duża część y, no. Prawda, zasobów. Były nie ma, nikt nie zadaje pytań, bo Ukraina jest wytłumaczeniem na wszystko. W końcu mamy konflikt zbrojny. No i właśnie, tak jak przewidziano w tej teorii, mniej więcej od 2020 roku wiecznie jesteśmy czymś zajmowani. A to, a to COVID, a to Małpia Ospa, a to konflikt zbrojny na Ukrainie, wiecznie coś się dzieje, żebyśmy tylko byli tym czymś zainteresowani, a teraz upadek banku. Też, też też coś co na pewno bardzo wielu ludzi zainteresuje, no bo jeś, no bo część ludzi traci swoje oszczędności, część ludzi boi się, że straci oszczędności, no a część ludzi się cieszy, że ha 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 ha, ha i po co było oszczędzać teraz ci zabiorą. To bardzo mocno ludzi interesuje, bardzo mocno ludzi Intryguje. No, według tej przypominam, że 2024, końcówka, bo to ma być pod koniec 2024, a przypomnę, że sobie jeszcze też wersję, że 2030, no to już coś powiedziałbym, no takiego no, no niedalekiego, tak? Niedalekiego, więc y, tutaj y, tutaj y, ewidentnie się to. Y, Ewidentnie coś jest grane, choć może to wynikać również z zupełnie innych kwestii. No i tyle. Ach, no i do, do tego należy dodać również fakt, że przebiegunowanie, jako takie, jest faktem. Przebiegunowanie istnieje na 100%. Yy, trwa i co więcej, przyspiesza, i to są fakty. Natomiast yy, yy, i gdyby yy, pole elektromagnetyczne Ziemi zniknęło, to rzeczywiście miałoby druzgoczący wpływ. Dla, na ludzkość i to też jest fakt. W kwestii teorii jest tylko tyle, jak długo to przebiegunowanie będzie trwać, jak gwałtownie w pewnym momencie będzie miało, jak gwałtowny w pewnym momencie będzie miało przebieg, kiedy się dokona i jak daleko spowoduje to, jak dalekie spowoduje to skutki dla po prostu dla świata. Jak bardzo to zniszczy. I w tym kontekście, już, już przechodząc do, do tej dzisiejszej teorii, należy zwrócić uwagę na to, że na całym świecie mamy właśnie te megality, y, sugerujące, że no, raczej nie zbudowali tego ludzie wówczas na tych terenach żyjące. To jest jedna kwestia. Druga rzecz: y, dla jednych mit o potopie, dla drugich opowieść biblijna o potopie. W różnych wersjach znajduje się. W praktycznie każdej większej religii. W praktycznie w każdej większej religii jest opisane coś, co sprawiło, że nagle wyginęła bardzo duża część ludzkości i bardzo duża część zwierząt. Czyli dokładnie to, co opisano w wielkim potopie. W niektórych w niektórych religiach jest wprost mowa o potopie, i to jest prak w praktycznie każdej większej religii monoteistycznej. Nie, to jest w każdej religii, większej religii monoteistycznej, i w praktycznie każdej większej religii niemonoteistycznej. Jest mowa wprost o potopie. Potop też mógł być wywołany przez taki cykliczny reset, jak gdyby, wiecie, gdyby na przykład walnęło coś dużego w ocean. No, to powstanie taka wielka fala, że spowoduje potop, nie? To jest, to jest dość oczywiste. Na ter... I, I to jest rzeczywiście w praktycznie każdym. W praktycznie każdym. No, w praktycznie każdej religii. I w większości religii, jakby to powiedzieć, Mamy pewne skojarzenie z wężem, negatywne, tak jak na przykład w chrześcijaństwie, gdzie wąż może się kojarzyć z kometą, że ognisty wąż te klimaty, lub wprost mamy złe skojarzenia z ciałami niebieskimi, ze spadającą gwiazdą. Na przykład spadająca gwiazda, no, u nas tutaj w kulturze chrześcijańskiej kojarzy się Pozytywnie, prawda? Tak, sprawodająca gwiazda, to wypowiedź, życzenie i tak dalej. Natomiast na przykład w kulturach azjatyckich spadająca gwiazda jest to omen, jest to coś złego, co sugeruje kataklizm, nieszczęście, wielkie wymieranie. Taka, drodzy państwo, ciekawostka. I na ten temat było już sporo materiałów. Ja jeszcze raz podkreślę, jak ktoś chce bardziej się w to zagłębić w opisie macie linki. Natomiast teraz oraz o, o artefaktach historycznych, chociaż te artefakty historyczne to jest nie do końca dobre określenie, bardziej zapiskach historycznych na ten temat za Amonem ze strefy 44. Artykuł dość niedawny: Kataklizmy i odwrócone bieguny artefakty historyczne świadczące o katastrofach z przeszłości. Przeczytajmy to sobie, a potem sobie to będziemy komentować. Poddając analizie logicznej i analizie krytycznej. Pomimo tego, że oficjalni historycy, w większości, nazywają wszystkich tych, którzy wątpią w prawdziwość mitów zawartych w, podre, w podręcznikach. Ignorantami i niekompetentnymi, mało kto wie, że istnieje wiele źródeł historycznych, które przeczą tej właśnie, właśnie oficjalnej wersji. Grecki Herodot, ojciec historii, retransmituje swoje rozmowy z egipskimi kapłanami podczas wizyty w Egipcie. Po tym, jak Egipt stał się królestwem, cztery razy w tym czasie, jak mi powiedziano, Słońce wznosiło się niezgodnie ze swoim zwyczajem. Dwa razy wzeszło tam, gdzie teraz zasiada, i dwa razy zasiadło tam, gdzie teraz się wznosi. To jest bardzo ważne, bo zobaczcie, ja tutaj trochę zrobię taki spoilerek. W dalszej części tego tekstu będzie mowa o, będzie sugestia, że jakby zmienił się ruch obrotowy Ziemi. I że na to są dowody. W taki sposób, że no po prostu Ziemia zaczęła się kręcić w drugą stronę. No bo że słońce zaczęło wschodzić na zachodzie, a zachodzić na wschodzie, tak? Wiadomo, wschody, wschody i zachody Słońca wynikają z tego, że się tam Ziemia kręci w określoną stronę, prawda? No i gdyby Ziemia zaczęła się kręcić w drugą stronę, no to słońce zaczęłoby wschodzić na zachodzie, a zachodzić na wschodzie. I to wydaje się być bardzo mało prawdopodobne. Gdyż. Po pierwsze, brak jest takich no, wzmianek naukowo-astronomicznych, dlaczego i w jaki sposób miałoby to się dziać. To, że Ziemia może przyspieszać albo że Ziemia może zwalniać, no, we wszystko można uwierzyć, z różnych powodów może się to dziać. Natomiast w sytuację taką, że Ziemia, sobie powiedz, kręci się w jedną stronę i wszystko dzieje się normalnie słońce wschodzi na wschodzie zachodzi na zachodzie i nagle zaczyna się kręcić w odwrotnym kierunku a potem znowu zaczyna się kręcić w normalnym i to się dzieje dość szybko to no, ciężko sobie uwierzyć dlaczego no bo to by wymagało bardzo szybkiego hamowania ruchu obrotowego ziemi bardzo szybkiego Przestawienia w drugą stronę, żeby zaczęła się kręcić ziemią w drugą stronę, i następnie turbo szybkiego powrotu do normalnego kręcenia się. Pomijając takie kwestie, jak sprawa, czy kwestii tam, tego, jakby to wpływało na kwestie związane z. z z tym oddziaływaniem planety Ziemia na wszystko, co się na tej Ziemi znajduje. No, bo oczywiście, grawitacja wynika z masy i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak ten ruch obrotowy Ziemi też ma przełożenie na wiele sił fizycznych, które oddziaływują wszystko, co się na powierzchni Ziemi znajduje. To coś, co jest yy, oczywiste, w miarę jakby ruch obrotowy Ziemi zwalniał, wydłużałyby się dnie i wydłużałoby się noce, a o tym. W zmianach historycznych nie ma. Prawda? No i kwestia, co by to spowodowało, bo takie powolne, typu, że na przykład doba w ciągu roku wydłuża się o minutę. No to jeszcze jakoś można sobie wyobrazić, ale taka kwestia, że nie wiem, najpierw doba zacznie trwać dwie doby, potem trzy doby, potem tydzień, miesiąc. W końcu zapanuje na jednej półkuli noc, a na drugiej półkuli dzień, a potem słońce zajdzie na zachodzie, a zajdzie na zachodzie, i tak dalej. Jakie by to siły musiały spowodować, że to było tak szybko? No i potem jeszcze większe, żeby to znowu odkręcić w drugą stronę. Prawda? Także to by się wydawało mało prawdopodobne, ale zobaczcie, tu jest napisane co innego. Bardzo dokładnie to jest napisane i moim zdaniem podobne zjawisko. Tylko mniej dokładne jest opisane w innych, w innych częściach. Cztery razy w tym czasie, jak mi powiedziano, Słońce wznosiło się niezgodnie ze swoim zwyczajem. Dwa razy wzeszło tam, gdzie teraz zasiada, dwa razy zasiadło tam, gdzie teraz wznosi się. Zobaczcie, tu nie ma mowy o tym, że Słońce przeszło pełen swój bieg. Na tak zwanym nieboskłonie, czyli że mieliśmy dzień odwrócony. Tylko mowa jest o tym, że dwa razy w tym czasie, gdy ten, gdy, gdy ten, gdy od czasu, gdy Egipt został królestwem, do czasu, gdy Herodot rozmawiał z tym Egipcjaninem, dwa razy była taka sytuacja, że słońce pojawiło się. Rano na zachodzie, i dwa razy była taka sytuacja, gdy słońce wieczorem pojawiło się na wschodzie. To wcale nie znaczy, że był pełen obieg. To znaczy tylko tyle, że cztery razy, cztery razy w tym dość długim czasie historycznym zdarzyło się na niebie coś, co zostało zinterpretowane jako słońce, w niewłaściwym miejscu o tym czasie. Czyli mówiąc krótko, cztery razy zaświeciło coś tak bardzo silnie, że zostało wzięte za słońce, co prawdopodobnie słońcem nie było. A to, a to już można sobie bardzo łatwo wytłumaczyć na wiele różnych sposobów. Biorąc pod uwagę teorię o starożytnych kosmitach i starożytnych. Wojnach starożytnych kosmitów. Bez problemu e, można na przykład e, uznać, że to był wybuch starożytej bomby atomowej. Śmiejecie się? Ja przypomnę tylko, że w chwili obecnej o kosmitach e, mówi się już i przepraszam, o kosmitach, o odwiedzaniu Ziemi przez kosmitów. Mówi się już całkowicie na serio w bardzo poważnych kręgach. Jesteśmy wręcz, moim skromnym zdaniem, urabiani do tego, żeby nam niedługo. Powiedzieli, że słuchajcie, wiecie, bo kosmici to w zasadzie to istnieją, yy, odwiedzają Ziemię, albo niedługo przyjadą, no. yy, jest całkiem prawdopodobne, że to się niedługo może zdarzyć. Więc skoro mogą być dziś, to dlaczego nie mieliby być kilka tysięcy lat temu? Zwłaszcza, że teorie o tak zwanych starożytnych kosmitach, są naprawdę bardzo. Yy... Jakby to powiedzieć, no, bardzo takie um, poukładane jest bardzo dużo przesłanek, że rzeczywiście ludzkość bardzo dawno temu odwiedzili kosmici i że ci kosmici być może nawet stworzyli nas, nasz gatunek. To tak w gigantycznym skrócie. W bardzo gigantycznym skrócie, czyli. Do tego jest jeszcze cała masa różnych teorii, na przykład w hinduskich y, pismach jest moim zdaniem bardzo wprost nawiązanie do starożytnych wojen, starożytnych cywilizacji przy pomocy atomu. A wiadomo, że taka, wybuch takiej bomby atomowej jest bardzo trudny do y, rozróżnienia od, y, od, od wybuchu, y, od, y, od, od, od słońca. Do dziś się tak interpretuje. Tak się opisuje czasem silne wybuchy atomowe, że nagle pojawiły się dwa słońca albo pojawiły się drugie słońce albo było jasno tak jak w dzień. Więc skoro dzisiejsi współcześni ludzie tak opisują poetycko mm, wybuch atomowy, to dlaczego starożytni nie mieliby tego tak zrobić? Prawda? Zwłaszcza jeśli te y, atomice miałyby należeć do jakichś obcych cywilizacji. Więc, więc jakiś wybuch atomowy... Mm, wiadomo, że potem mogłoby, gdyby była starożytna wojna atomowa, to potem odpad popromienny, a co za tym idzie, wymieranie gatunków, co za tym idzie, tworzenie się szybkie nowych gatunków, bo wiadomo, że kwestia napromieniowania w tą stronę no, i uszkadza kod genetyczny, ale również no, sprzyja mutacjom. Te niektóre mutacje mogą iść w stronę mm, transformacji gatunkowej i tak dalej. Kwestia związana, że ci podziemią raczej przeżyją, nie? No, wiadomo, przed promieniowaniem. Wiadomo już dziś, to już też nie jest spiskowa teoria, kiedy tak zwany scenariusz Sacharowa, czyli eksplozja jakiegoś ładunku dużego, silnego pod wodą, który powoduje falę przypominającą tsunami, która sobie po prostu idzie przez wszystko i niszczy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kometa jakieś ciało niebieskie, to wszystko jest już w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, że tak, że coś takiego, że się, się działo jest możliwe, a coś, czemuś takiemu właśnie ten opis, do no, czegoś takiego pasuje. Czytamy więc dalej. Oprócz Herodota, podobnie pisał rzymski geograf e, Pomponiusz Mela. Egipcjanie szczycą się tym, że są najstarszym ludem świata. W ich oryginalnych kronikach można przeczytać, że od początku ich istnienia bieg gwiazd czterokrotnie zmienił swój kierunek i że Słońce dwukrotnie zachodzi, zachodziło w, w tej części nieba, w której teraz wschodzi. Znowu, gdyby próbować to czytać tak, jak nam się wydaje, że tu jest napisane czyli, że odwrócił się bieg gwiazd na niebie no to to jest bardzo mało prawdopodobne. Ale jeśli dokładnie wsłuchamy się w to, co tylko tu zostało napisane, czyli że słońce pojawiło się nie tam, gdzie trzeba, to no to mogło być nieprawdziwe słońce, tylko coś, co za słońce zostało wzięte. To znaczy, że wszystko zmieniło się cztery razy. Jak można to wytłumaczyć? Dane historyczne Egiptu są jednoznaczne. Magiczny papirus Harisa opowiada o kosmicznym przemieszczeniu ognia i wody. Kiedy to. Południe stało się północą, a ziemia odwróciła się. Papirus Ipuwer stwierdza, że ziemia obróciła się jak koło graniaste. W papirusie z Hermitarzu jest też wzmianka o katastrofie, która wywróciła ziemię do góry nogami. Przypomnijmy, że ludzie nie wiedzieli o dobowym obrocie ziemi i wierzyli, że firmament ze swoimi Lustra luminarzami obraca się wokół Ziemi. Stało się coś, co nigdy się nie stało. Swoją A. drogą, wychylenie Ziemi względem. Yy, znaczy na, zmiana nachylenia Ziemi jest możliwa, ale czy tak gwałtownie? W Starożytnym Egipcie istniała nawet nazwa dla wschodzącego zachodniego słońca Garukhuti, yy, yy, wschodzi na zachodzie. W syryjskim mieście Ugarit, raz Shamra, znaleziono tekst poświęcony bogini Anat, która zniszczyła ludzkość Lewantu i odwróciła dwa świty oraz Ruch gwiazd. Platon napisał, mam na myśli zmiany we wschodzeniu i zachodzeniu Słońca i innych ciał niebieskich, kiedy w czasach starożytnych zwykle ustawiały się tam, gdzie teraz schodzą, i wstępowały tam, gdzie teraz zachodzą. No to już jest właśnie sugestia, że była albo że Ziemia się przekręciła, albo że zaczęła się obracać w drugą stronę. Tyle tylko, że czy czasem to nie jest tak, że ten słynny pan Grek po prostu, ee, jakby to powiedzieć, zapisał coś, co usłyszał? Że jest to pewna interpretacja? Eee. Jeszcze raz przeczytajmy, co to jest napisane. Platon napisał. Mam na myśli zmiany we wschodzeniu i zachodzeniu słońca i innych ciał niebieskich, kiedy w czasach starożytnych zwykle ustawiały się tam, gdzie teraz schodzą, i wstępowały tam, gdzie teraz zachodzą. W pewnych okresach wszechświat ma swoją obecną rewolucję, a w innych okresach obraca się w przeciwnym kierunku. Ze, wszystk ze wszystkich innych zmian, jakie zachodzą w niebie, ten ruch wsteczny jest najbardziej znaczący i kompletny. W tym czasie nastąpiło zniszczenie wszystkich zwierząt, a tylko nieliczni ludzie pozostali przy życiu. No, uśmiem twierdzić, że wszystkie zwierzęta na pewno nie mogły ulec mm, anihilacji mm, z bardzo prostej przyczyny. Mm, no, tak szybko by te gatunki nie zostały odtworzone. Um, tak mi się wydaje, że to, jest, że to jest niemożliwe. Poza tym, ludzie, gdyby uchodzili z życiem, to na pewno zabraliby ze sobą jakieś zwierzęta. Chociażby po to, żeby je jeść. W tamtych czasach nie było lodówek. No, po prostu. No, nie było lodówek. Jeszcze długo potem nie było lodówek, w związku z tym na przykład żeglarze, jak zabierali zapasy na długie trasy, to zabierali je na przykład w formie klatek z kurami i tam te kury były przerabiane na mięso z kurczaka sukcesywnie, no bo wiadomo, że mięsko dopóki nie zostanie, znaczy dopóki jest w formie zwierzątka, to się nie psuje. No, siłą rzeczy, część tych zwierzątek musiałaby Przeżyć. Natomiast, no, wiadomo, że jak się opisuje wielkie kataklizmy, to zwykle jest taka tendencja do pewnego przesadzania, i to by się wszystko bardzo mocno zgadzało. Lecimy sobie dalej. Jakie jest wyjaśnienie obrotu wszechświata w przeciwnym kierunku? Jeszcze raz podkreślę, że tu wcale nie musi chodzić o obrót wszechświata w przeciwnym kierunku. No, zacznijmy od tego, że raczej obrót wszechświata w przeciwnym kierunku jest mało prawdopodobny. Już bardziej prawdopodobne jest to, że Ziemia zacznie się kręcić w drugą stronę. Natomiast, moim zdaniem, to wcale nie musi być zapis tego, tylko mogło być po prostu to no coś, co wyglądało jak drugie słońce. Platon nie jest jedynym Grekiem, który pisał o odwróconym ruchu słońca. Takich greckich autorów jest wielu. W dramacie history historycznym *Atreus*, autorstwa ateńskiego dramaturga Sokratesa, wskazano, że słońce wschodzi na wschodzie tylko wtedy, gdy jego ruch uległ zmianie. Zeus y zmienił bieg słońca, powodując, że wschodzi ono na wschodzie, zamiast na zachodzie. Starożytny grecki dramaturg Eurypides w elektrze napisał. Wtedy Zeus wzniósł się w swoim gniewie, zawracając gwiazdy na ich ognistą drogę, a nawet oślepiająco płonący rydwan słońca i mgliste spojrzenie pochmurnego poranka. A błysk jego latającego rydwanu rozświetlił oblicze e, e, gaśniejącego dnia z e, Karłatnym światłem. Słońce z, y, zwróciło się niosąc karę śmiertelników biczem swego gniewu. Zobaczcie, że to jest zawsze powiązane ze zniszczeniem, prawda? W innym eseju eurydypiles pisze, a skrzydlaty rydwan Słońca pędził z powrotem od y, straszliwej walki. Znowu zniszczenie, zmieniając swą drogę przez niebo na zachód, w kierunku gdzie świt płonął rumieńcem. Ludzie e, przejęci strachem pytali, czy my sami z, e, z całej ludzkości zasługujemy na to, aby to niebo o odwróconych biegunach nas przerażało? Czy naprawdę nadszedł nasz ostatni dzień? Zawsze się to kojarzyło ze zniszczeniem, z masowym wymieraniem, prawda? Bardzo tu idzie w tą stronę. Jak to możliwe, że niebo z odwróconymi biegunami przerażało wtedy ludzi, skłaniając ich do oczekiwania na scenariusz końca świata? Wśród amerykańskich Indian, słońce, które porusza się na wschód, czyli w kierunku przeciwnym do obecnego, ma nawet swoją nazwę. Leotllixo. Meksykanie symbolicznie porównują y, zmianę kierunku ruchu słońca do niebiańskiego niebiańskiej gry w piłkę, której towarzyszą kolizje i trzęsienia ziemi na ziemi. Znowu, pamiętajmy, że jak pierdzielnie bardzo duża atomica, to mogą gdzieś tam zostać z tego powodu wywołane wstrząsy, zwłaszcza gdyby ona na przykład walnęła gdzieś pod ziemią. Dlaczego nie, miało, nie miałaby być używana atomica do um, niszczenia jakichś starożytnych y, podziemnych baz przy założeniu staro, walk starożytnych kosmitów, prawda? Dodajmy również do tego, że jeśli założymy, że na Ziemi dawno temu istniała e, bardzo rozwinięta starożytna cywilizacja, to prawdopodobnie miała ona daleko idącą... Rozwiniętą y, technologię. Również rzeczy, które u nas nazywane są spiskowymi teoriami, wtedy były absolutnymi faktami. Na przykład, taka kwestia jak broń pogodowa, wywoływanie trzęsień ziemi i innych rzeczy y, z dużą dozą prawdopodobieństwa y, w tamtej sytuacji mogło być po prostu faktem. Żydowskie dane historyczne. High Gaon w swoim. Responsie wspomina o zmianach kosmicznych, w wyniku których Słońce wschodziło na zachodzie i zachodziło na wschodzie. W trakcie Sanhedrin, który jest częścią Talmudu, jest napisane Siedem dni przed potopem święty zmienił pierwotny porządek i Słońce wzeszło na zachodzie i zaszło na wschodzie. Znowu, nie ma opisanego pełnego ruchu. Jest tylko, że wzeszło. Na wschodzie zaszło, na zachodzie dwie atomice poleciały, jedna z tej strony, druga z tej strony, coś takiego mogło być. Zobaczcie, że jest to skojarzone z potopem, tym biblijnym, bo akurat kwestia Noego Jarki to zarówno w Torze, jak i w Starym Testamencie to się całkowicie pokrywa. Arabski Koran mówi o bóstwie dwóch wschodów i dwóch zachodów. Sura el V. Cytat z Koranu. Godzina nie nadejdzie, dopóki słońce nie wzejdzie na zachodzie. A kiedy wzejdzie i ludzie je zobaczą, wszyscy uwierzą, że wtedy człowiek nie będzie dobry w wierze, jeśli wcześniej nie wierzył, nie zasłużył na dobro. Przez spełnienie sprawiedliwych uczynków, przez swoją wiarę. Zachodni arabski filo filozof Averroes pisał o Wschodnim i zachodnim kierunku słońca. W rosyjskich kronikach pochodzących z przełomu XIII i XIV wieku, co jest bardzo ciekawe, rzekomo wtedy miał miejsce poprzedni Wielki Reset, wielu, choć wszystkie pochodzą z później, pojawiają się tym Czerwienienia nieba, trzęsienia ziemi, pożary lasów, dwumiesięczne ciemności, bezprecedensowe powodzie i tak W kronice Wałogny pisano: Słońce umarło. Jezuicki misjonarz Martinius napisał książkę. Historia Chin. Według starożytnych kronik, pozostawiając za nawias fałszerstwa Katai, czyli Chin, ale i przesunięciu osi Ziemi, książka mówi wprost. Podpora nieba zawaliła, e, zawaliła się. Ziemia została wstrząśnięta do samych podstaw. Niebo zaczęło opadać w kierunku północnym, Słońce i Księżyc i gwiazdy e, zmieniły tor swojego ruchu. Nadszedł cały system system wszechświata, Słońce było w zaćmieniu, a planety zmieniły swoje ścieżki. I o czym mówią te wszystkie źródła? Oczywiście o tych właśnie globalnych katastrofach z przeszłości, których obecność oficjalna nauka całkowicie ignoruje. Mówiąc nam o stopniowym rozwoju cywilizacji, od e, najbardziej prymitywnych kultur do współczesnych. Jeśli jednak takie katastrofy miały miejsce w przeszłości, oznacza to, że w ich wyniku ludzkość niejednokrotnie w swoim rozwoju została zrzucona do, i tutaj jest cudzysłów, epoki kamiennej. A co za tym idzie, w naszej przeszłości faktycznie mogły istnieć te bardzo wysoko rozwinięte cywilizacje, o których pamięć zachowała się tylko w mitologii różnych kultur. No właśnie, nie tylko w mitologii różnych kultur, ale również, moim zdaniem, w megalitycznych budowlach, ale także w Czymś co nazywa się OOPARTS, czyli nie pamiętam jak to się dokładnie po tłumaczę po angielsku, ale o artefaktach, które po prostu nie pasują do swojego czasu. Na przykład modelu samolotu w starożytnym Egipcie, który został odnaleziony. Znaczy, został odnaleziony współcześnie, ale pochodzi ze starożytnego Egiptu, model samolotu. Już pomijając fakt, że on wygląda jak współczesny szybowiec, luz, ale on spełnia wszelkie zasady, które pozwalałyby mu lecieć. Po prostu tak był wyprofilowany, odpowiednio był wyprofilowane skrzydła, kadłub i tak dalej. To by rzeczywiście latało. Więcej, jak to się rzuciło, to to latało. Kwestie związane ze starożytnymi żarówkami, starożytnymi bateriami. Kwestia chociażby budowy piramid, kwestia tego, dlaczego piramidy w, w różnych wersjach budowane były praktycznie na całym świecie. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I moim zdaniem ee, najistotniejsze jest e, to, że To się niestety może powtórzyć. I teraz zapraszam do opisu, do oglądania tych wcześniejszych filmów. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!